facetem? Znaczy, na pewno kobietom jest trudniej, ponieważ czasem jak wchodzą w środowisko tej takiej poważnej polityki, nazwijmy to, traktuje się kobiety z gruntu niepoważnie. I dla nas wymaga troszeczkę czasu, żeby mężczyźnie udowodnić, że jesteśmy partnerem w dyskusji i partnerem w działaniu. Jeśli chodzi o dyskryminację, nie, chyba nie. Ja się chyba nie spotkałam z dyskryminacją, bo myślę, że zawsze poprzez jakby swoją i siłę argumentacji, przez swoją działalność udawało mi się w dosyć szybki sposób mężczyznom udowadniać, że właśnie tym partnerem dla nich jestem. Nam się świetnie współpracuje z posłem Arturem od kilku ładnych lat na gruncie politycznym i nigdy nie mieliśmy problemów w różnicy płci między nami. Myślę, że się świetnie uzupełniamy. Ale właśnie to, co powiedziała pani redaktor, bo po to są między innymi parytety, żeby się ta liczba kobiet i mężczyzn równała, bo nie ukrywajmy, zawsze się zwiększa dominacja mężczyzn z tego względu, że ich jest więcej, no to kobiety będą w gorszej sytuacji, bo już ich, tak jak mówimy, na 28 radnych w Kielcach jest 5 kobiet i to automatycznie mężczyźni jakby wtedy bardziej skupiają się we własnych gremiach. I to jest właśnie idea parytetów, żeby to zmienić, żeby kobiet było więcej, żeby te nierówności pewnego rodzaju tutaj starać się zakończyć. Nie, przepraszam, bo ja podałam 5 kobiet, a jest 6. No, i tak zdecydowanie. Ma... Tak, ale i tak jest stanowczo przewaga. Ja myślę, że właśnie to, co powiedział Artur, to jest bardzo istotne, że to właśnie głównie na samym początku, kiedy mówił o parytetach, że to kobiety muszą uwierzyć, że ich postawa, ich bytność w polityce jest również bardzo ważna, również społecznie. Przede wszystkim społecznie. No i to, co też Artur powiedział, że musimy, te parytety mogą jakby zmienić troszeczkę wizję naszą. Pamiętajmy, że jednak 2000 lat historii Polski to jest jednak patriarchat. I to w jakiś sposób oczywiście warunkuje również podejście kobiet do obecności własnej osoby w polityce, w życiu publicznym, ale ja myślę, że akurat w ostatnich latach to się bardzo zmienia. Coraz intensywniej kobiety wchodzą w role społeczne, w role polityczne również. Na przykładzie Asi, która już w tym momencie ma wychowane dwójkę wspaniałych dzieci, a mimo wszystko przez tyle lat cały czas działa właśnie głównie społecznie, znajduje czas, umiała sobie tak poukładać organizacyjnie swoje życie, że poświęca się jej jakby w sposób społeczny, ale i zawodowy, i w domu, i prywatny jako matka, jako żona. Znaczy tak, to tej działalności dodaje bardzo dużej wiarygodności. Ja jakby zgadzam się z Państwem, że parytety mogą wprowadzić pewną sztuczność do polityki, bo na przykład przy konstruowaniu list wyborczych, jeżeli założymy, że na przykład w pierwszej piątce muszą być 3 kobiety i często jest to problemem, bo tych kobiet funkcjonujących w polityce, chcących startować w wyborach, nie ma tyle. I to jest tak naprawdę wyciąganie za uszy. Wyciąganie za uszy kobiet, które być może czasem nie mają tego typu ambicji, żeby piastować jakieś funkcje polityczne. Ja naprawdę byłabym bardzo daleka od tego, żeby na przykład Asiu, która jest matką, mówić: Asiu, bardzo cię prosimy, bądź na tej liście. To jest kwestia dojrzałości decyzji i szukajmy tych kobiet, które faktycznie gdzieś funkcjonują i doceniajmy te kobiety, które już działają społecznie i umożliwiajmy im pewną realizację się w tej karierze politycznej, natomiast nie rozglądajmy się naokoło i nie wyciągajmy kogoś jak królika z kapelusza, bo to absolutnie przeczy idei funkcjonowania w polityce. Pani Agato, pani na co dzień jest, można powiedzieć, prawą ręką wojewody świętokrzyskiego, którym de facto jest kobieta. To pani chyba pierwsza szefowa, bo do tej pory zwykle pani miała szefów. Proszę powiedzieć, czy jest jakaś różnica, czy pani zauważy, z kim się lepiej współpracuje, jeżeli jest jakaś różnica, bo być może jej nie ma. Tak, jest różnica. To prawda jest, że ja miałam do tej pory swoich przełożonych mężczyzn. Tak było i w mojej działalności politycznej, bo spotykałam się z panami, którzy przewodniczyli strukturą. Teraz jest sytuacja inna, jest przewodniczy strukturą kobieta. Ja przepraszam, Agata, ale w sztabie regionalnym to ja akurat byłam szefem. I świetnie na przykład pracowałam. Takim de facto zawodowym szefem po raz pierwszy jest kobieta, pani wojewoda. I powiem tak, wcale nie komplementując sztucznie panią wojewodę, mi się świetnie z panią wojewodą współpracuje. Oczywiście to też pewnie zależy od charakteru kobiet. Mam takie wrażenie i taką refleksję na temat tej jakiejś kilkuletniej współpracy, że kobiety potrafią być po pierwsze bardziej konkretne, takie skupione na pewnym celu, że coś trzeba zrobić, a po drugie takie bardziej zaangażowane. Ja miałam świetny przykład współpracy z panią wojewodą i to była taka prawdziwa szkoła życia w ostatnim trudnym okresie powodzi w naszym województwie w maju i w czerwcu. I ja sobie przypominam sytuację, kiedy jeszcze z panią wojewodą rozmawiałyśmy przez telefon o godzinie 22 i ona jechała na wały. Ja wchodziłam przed 7 rano do jej gabinetu i pani wojewoda potrafiła siedzieć w ubłoconych butach i tej połatce przysłowiowej, mówić, że przed chwilą wróciła i już odbierała telefon, że gdzieś musi jechać. Ja nie odmawiam jakby mężczyznom, że też potrafią być w ten sposób zaangażowani, natomiast mam wrażenie, że kobiety mają taką większą wrażliwość na problemy, które je otaczają. A mi się wydawało, że to zawsze my szybko możemy wyjść z domu, a panie muszą robić makijaż. To fajny żart. Zawsze. Kobieta kojarzy się z takim łagodnym wizerunkiem. A jak jest w polityce? Czy kobieta może być, nie
nieraz silniejsza od mężczyzn. Czasem znaczy, musi być silniejsza. Jest wiele tutaj przykładów i to historycy robią takie publikacje, które opisują rolę kobiet często i wpływ na losy świata. Ale między innymi zawsze to mówimy o czasach przeszłych, te kobiety wpływały, sterując często mężczyznami z drugiego siedzenia. Teraz to się zmienia, to jest właśnie przykład między innymi pani wojewody, ale to jest przykład choćby Margaret Thatcher, tak, która jest uważana za jedną z najbardziej konsekwentnych polityków, która potrafiła i związkom zawodowym Wielkiej Brytanii, wielu grupom branżową sprzeciwić się, wprowadzić odpowiednie reformy i wszyscy do tej pory ją hełbią i pokazują jako idealny przykład premiera. I myślę, że na takich właśnie przykładach powinniśmy się skupiać i do tego powinniśmy dążyć. Ja myślę, że takich przykładów w polityce światowej jest więcej. Są takie ikony kobiet w polityce, między innymi pani premier Thatcher, ale przecież chociażby Hillary Clinton z ostatnich dziejów polityki, czy Condoleezza Rice, czy Indira Gandhi. To są takie przykłady kobiet, które wręcz wykazywały się czasem większą twardością i konsekwencją niż niektórzy mężczyźni przywódcy. I to na szczęście się zmienia i między innymi właśnie temu mają służyć parytety. Proszę Państwa, na pewno będą oglądały nas kobiety, które być może myślą o tym, czy do tej polityki wstąpić, czy nie. I na koniec poproszę każdego z Państwa takie krótkie podsumowanie. Panie pośle, Pan jest kobietą, więc Pana nie poproszę, ale kobiety poproszę, czy warto wstąpić do polityki jak z punktu widzenia kobiety? Znaczy, ja zachęcam bardzo, bardzo mocno wszystkie kobiety o to, aby właśnie swoje doświadczenie, swoje emocje, które w sposób naturalny nam towarzyszą, właśnie wykorzystują na rzecz dobra społecznego. W polityce oczywiście często jest tak, że tak jak poseł Artur Gierada powiedział, że kiedy jest dużo mężczyzn, to jednak oni w jakiś sposób dominują. I ja tak też miałam w Radzie, że najpierw musiałam udowodnić jakby swoją wartość merytoryczną, że tak się wyrażę, tak? Że najpierw musiałam pokazać, że jestem bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i dopiero wtedy jakby nabierałam takiego przeświadczenia i wyczuwałam to, że faktycznie jest taka między mną a moimi kolegami po prostu współpraca bezpośrednia już, tak? Taka bezpośredni kontakt wypracowywania pewnych zmian, pewnych rozwiązań, które wprowadzaliśmy. Ale kobiety właśnie w tej kwestii również takiego przygotowania merytorycznego, takiej skrupulatności swojej pod tym względem są naprawdę fantastycznymi społecznikami i politykami i dlatego jeżeli którakolwiek z Pań kiedykolwiek się zastanawiała nad tym, aby nie brać udziału w sposób bardziej zaangażowany w polityce, to absolutnie proszę się już przestać zastanawiać, po prostu zwyczajnie zapukać do drzwi partii, którą ideologicznie popierają i po prostu spróbować również poprzez swoją osobę i swoje działania kreować naszą rzeczywistość i nasze codzienne życie. Ja gorąco zachęcam te kobiety, które mają takie społeczne zacięcie, bo nie wszystkie kobiety to mają. Są kobiety, które lubią życie rodzinne i to ich absolutnie się w tym spełnia. Te panie, które mają zacięcie społeczne, gorąco zachęcam, ponieważ wbrew pozorom polityka nie jest zła. Polityka daje pewne narzędzia skuteczniejszej realizacji swoich postulatów. I pod tym względem bardzo zachęcam wszystkie panie, żeby zaczęły się w politykę bawić i przychodziły, pukały do tych drzwi partii politycznych, bo tam naprawdę mogą znaleźć swoje miejsce. Szczególnie w partiach, w którym są takie kobiety jak my, które jakby przetarły już pewne szlaki. Także serdecznie panie zapraszamy. Pani Jasiu? Ja również zgadzam się z koleżankami, aczkolwiek ja apeluję szczególnie do kobiet, które mają właśnie rodziny, mają dzieci i mają męża, ponieważ, jak wspomniałem, jest lepszym przykładem, że można pogodzić jedno z drugim. Ja po ukończeniu szkoły oddałam się macierzyństwie. Ja chciałam założyć rodzinę, tak też poczyniłam i teraz w sumie realizuję się jako polityk. Podjęłam odpowiednie studia, które ukończyłam z bardzo dobrym wynikiem. Jak wspomniałam, córki cały czas motywują mnie, co daje mi dodatkową energię i siłę, aby brnąć dalej. Lat 4 temu kandydowałam do Rady Miasta, gdzie też zdobyłam dużo doświadczenia, które właśnie... I świetny wynik. Co również wszystko to składa się na to, że motywujemy do naszego działania. Zatem jestem społecznikiem i faktycznie lubię robić coś dla społeczeństwa, dla ludzi, dla sąsiadów, dzięki czemu jestem szczęśliwa. O to przecież chodzi, prawda, żeby się realizować w życiu i być szczęśliwym. Tak, dlatego... Pani, chodzi o to w życiu, żeby być szczęśliwym. I już szczęśliwy z innych, prawda? Jak najbardziej. Ja zostałem bardzo mocno zdominowany dzisiaj przez Panią, ale też na sam koniec, Pani redaktor, mogę powiedzieć, że zachęcam wszystkie kobiety do działania w polityce. Oczywiście nie jest tak, że tylko bycie kobietą predysponuje do bycia politykiem, ale jeśli chce się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, to choćby wybory samorządowe są tego najlepszym przykładem, że to można robić i właśnie tutaj w wyborach samorządowych to się dzieje. One się dzisiaj zbliżają, ja wszystko
wszystkich gorąco zapraszam, żeby iść do ur wyborczych. Oczywiście nie mówię, żeby głosować tylko na kobiety, ale trzeba się rozejrzeć, wybrać najlepszych kandydatów, a ci najlepsi kandydaci są również wśród kobiet. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, że płeć w polityce tak naprawdę nie ma znaczenia. Moimi gośćmi byli pani Joanna Winiarska, pani Agata Wojda, dziękuję pani Katarzyna Zapała i pan Artur Gierada. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.